Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie na naszą konferencję prasową. Kiedy miesiąc temu obejmowałem władzę w partii Korwin na naszym kongresie, zapraszałem do konsolidowania środowiska wolnościowego. Zapraszałem do udziału w naszych prawyborach każdego, komu leży na sercu dumna i bogata Polska, który chce stać na straży wolności, własności i sprawiedliwości. Każdego, kto chce przywrócić w Polsce normalność. I jest moją wielką radością, że już miesiąc po tym wydarzeniu mogę przyjąć do mojej partii doktora marszałka Stanisława Tyszkę. Poseł Tyszka, marszałek Tyszka jest oczywiście posłem, któremu go absolutnie nikomu przedstawiać nie trzeba, ale oczywiście tej formalności również musi stać się zadość. Prawnik, doktor nauk humanistycznych Instytutu Europejskiego we Florencji, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, były przewodniczący Komisji Sejmowej do Spraw Unii Europejskiej, wicemarszałek Sejmu poprzedniej kadencji, a także twórca ruchu Kukiz 15 w okresie jego świetności. To jest bardzo silne wzmocnienie zarówno mojej partii, jak i całej Konfederacji. Przekonany jestem, że będzie nam się bardzo dobrze pracować. Wydaje mi się, że jest to bardzo duży sukces dla nas wszystkich i wielka nadzieja na to, że ruch wolnościowy będzie w tym momencie rozkwitał. Ponieważ wrogów naokoło mamy tak wielu, przeciwników wolności mamy tak wielu, że każda kolejna ręka do pracy o wolność, własność i sprawiedliwość, każda kolejna osoba chcąca razem z nami przewracać normalność, jest na wagę złota. Dlatego witamy serdecznie, Staszek, na pokładzie. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni państwo, to jest bardzo ważny dla mnie dzień, dobry dzień i mam nadzieję, że też taki będzie dla polskiej polityki. Bardzo się cieszę i dziękuję panu prezesowi za zaproszenie do jego partii. Cieszę się, że mogę dołączyć do czegoś, co Sławomir Mentzen tworzy i to daje nową nadzieję zarówno polskiemu ruchowi wolnościowemu, jak i generalnie polskiej polityce. Szanowni Państwo, ja się od roku właściwie zastanawiałem, jaką drogą dalej pójść, ze względu na to, że jak Państwo wiedzą, moi koledzy z koła Kukiz 15 zaczęli głosować z partią władzy. Prowadziłem różne rozmowy polityczne w tym czasie, rozmawiałem z Platformą Obywatelską, z Polską 2050, z partią Wolnościowcy, z różnymi środowiskami pozaparlamentarnymi. Byłem przez wiele osób z ruchu Kukiz 15, dawnych sympatyków, namawiany do tego, żeby stworzyć własne ugrupowanie. Przyznaję też, że rozważałem odejście po tej kadencji z polityki i powrót do pracy naukowej na uniwersytecie. Aż poznałem pana prezesa Sławomira Mentzena, pana doktora i okazało się, że po długich rozmowach uznaliśmy, że dobrze będzie dla Polski, dla polskiego ruchu wolnościowego w momencie, jak połączymy siły. Szanowni Państwo, Sławomir Mentzen jest jedynym liderem partii w Polsce, który jest doktorem nauk ekonomicznych i jednocześnie przedsiębiorcą, który odnosi bardzo duże sukcesy. Jest najmłodszym prezesem partii mającej swoje przedstawicielstwo w parlamencie. Jednocześnie jest człowiekiem, który politykiem, który prawdopodobnie jest najbardziej popularnym politykiem w internecie, w mediach społecznościowych i to z czegoś wynika. Moim zdaniem wynika to z tego, że od lat tłumaczy w sposób bardzo przystępny, uczciwy ludziom trudne, skomplikowane zagadnienia podatkowe, zagadnienia finansowe i robi to w sposób zupełnie inny niż wszyscy inni politycy. To znaczy szanuje ludzi, nie traktuje ich z góry i podaje recepty, w jaki sposób wyciągnąć Polskę z bardzo trudnej, może dziejowo trudnego momentu, w który nas wprowadziła obecna partia władzy i partie poprzednie rządzące, a mianowicie gigantycznej i narastającej jeszcze inflacji. Dlatego bardzo się cieszę, że trafiłem na Sławomira Mentzena i że możemy połączyć siły i razem starać się powstrzymać to szaleństwo gospodarcze, polityki gospodarczej, które się obecnie dzieje. Szanowni Państwo, ja wstępując do partii Sławomira Mentzena, wstępuję jednocześnie do Konfederacji. Konfederacja moim zdaniem jest jedynym ugrupowaniem w obecnej kadencji, które zachowywało się w kluczowych momentach po prostu przyzwoicie. Znaczy zarówno w momentach polityki proinflacyjnej, zarówno w momencie, kiedy
władza w sposób drastyczny ograniczała prawa obywatelskie w okresie pandemii, jak i w okresie kryzysu uchodźczego. Bardzo się cieszę, że będę mógł współpracować z posłami, z którymi bardzo wiele mnie łączy na tym poziomie ideowym. I na koniec chciałbym powiedzieć coś może najważniejszego, to znaczy ja bym chciał zachęcić wszystkich sympatyków, aktywistów, działaczy Ruchu Obywatelskiego Kukiz 15, który współtworzyłem od 2015 roku, żeby razem ze mną poszli tą drogą, to znaczy żeby wsparli Sławomira Mentzena, partię, którą będę też od dzisiaj współtworzył, i Konfederację, dlatego że to obecnie w Polsce są jedyne siły, które walczą o naprawę naszego państwa i o to, żeby Polacy mieli większą kontrolę nad własnymi pieniędzmi i żeby sami mogli je wydawać, a nie żeby wydawali za nich je urzędnicy. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Czy to Pan popiera, na przykład też apel o Pani redaktor wie, że kwestia sankcji to jest kwestia bardzo skomplikowana, kwestia skuteczności sankcji w wielu momentach, w wielu konfliktach historycznych była podważana. My mamy w tym momencie jeden przypadek, tutaj myślę, że z prezesem się zgodzimy, w naszej historii ostatniej, mianowicie zbyt prędkiego wyjścia z sankcjami dotyczącymi węgla, co teraz bardzo boleśnie odczuwają w szczególności najbiedniejsi Polacy i to jest w 100% wina rządu Mateusza Morawieckiego. No więc w takim przypadku trudno nie mówić Polakom wprost, no te sankcje akurat, czyli pospieszenie się w stosunku do naszych partnerów europejskich sankcjami na węgiel, no to był kolosalny błąd i to było działanie przeciwne interesom Polaków. Ale pospieszenie innego niż w ogóle, sprzeciwianie jasne, sankcji, jasne. Jeśli mogę, pani redaktor. Ja pierwszy słyszę, ale pani postawiła tezę, która jest po prostu nieprawdziwa. To znaczy moja partia nie jest partią prorosyjską, ja nie jestem prorosyjski. Nie ma ani jednej mojej wypowiedzi, chociażby sugerującej, że mogę być prorosyjski. W związku z czym proszę widzieć rzeczywistość taką, jaką ona rzeczywiście wygląda, a nie stawiać jakichś sobie dziwnych tez. Przerywajmy sobie. Pani redaktor, no to jest tak, że media często mają tendencję do upraszczania rzeczywistości. Na przykład pani redaktor przed chwilą raczyła powiedzieć, że ja jestem za Unią Europejską, a nie przeciwko. No to nie musi być, znaczy rzeczywistość nie jest czarno-biała, tak? Dostrzegam rzeczy, które w Unii Europejskiej są bardzo negatywne, na przykład tendencje eurobiurokratów do układania nam życia i dominacji państw narodowych, tak? I dostrzegam olbrzymie zalety tego, że Polska weszła do Unii Europejskiej, na przykład wspólny rynek, tak? Dzięki któremu Polacy mogą handlować bez przeszkód z innymi państwami, z innymi podmiotami w Unii Europejskiej i tak dalej. No, to trzeba troszeczkę czasami pogłębić rzeczywistość. Roman Giertych chyba był przeciwko, nie? Trzymajmy się, jeśli możemy, tematu konferencji. Czy dostrzega Pan jakieś plany, jeżeli chodzi o kwestię w ogóle podejścia? Panie redaktor, to jest tak, że każdy polityk jest trochę inny. Ja myślę, że ten wspólny mianownik, czyli ta wspólnota ideowa, którą ja mam ze wszystkimi posłami Konfederacji, jest bardzo szeroka i jest większa niż to, co mnie łączy z posłami innych klubów. Dlatego tutaj dzisiaj jestem. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o formę wystąpień różnych, no to różnorodność jest dobra. Tak? Bardzo dziwne rzeczy czasami opowiada prezes Jarosław Kaczyński, bardzo dziwne rzeczy czasami opowiada Donald Tusk. Różne rzeczy politycy mówią. No ja będę głosował za odwołaniem. No po 7 latach trudno dopatrzeć jakichkolwiek sukcesów, jeżeli chodzi o naprawę wymiaru sprawiedliwości, który cierpi na wiele bolączek. Tymczasem 7 lat się nic nie wydarzyło. Czy możliwe są kolejne transfery do Konfederacji, czy prowadzone są jakieś rozmowy w tej sprawie? Wszystko, panie redaktorze, jest możliwe. Należy być przygotowanym na absolutnie wszystko.
Czy mają jeszcze Państwo jakieś pytania? To bardzo dziękujemy. Dziękujemy.